cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ola z Team Wolf, czyli trofeów. Trofeum to możecie wbić w rozdziale 6 Strażnik Bramy w starciu Walka z Wozem Bojowym. Dostępność do tego starcia będziecie uzyskacie w momencie ukończenia gry z poziomu głównego menu. Możecie wybrać najniższy poziom trudności, co osobiście bardzo polecam. Samo trofeum polega na zniszczeniu APC, czyli wozu bojowego, który tutaj krąży w tym rozdziale i tak naprawdę trofeum to jest dostępne tylko do wbicia tylko w tym miejscu. Pierwsze C4 znajdziecie w tym miejscu. Weźcie sobie od razu pistolet z tłumikiem, jeżeli jesteście po prostu macie zamiar grać dalej. To jest właśnie wóz bojowy, który musicie zniszczyć. Zaraz udamy się po drugi ładunek wybuchowy, który jest konieczny również do wbicia tego trofeum, bo musicie przynajmniej dwa ładunki rzucić na APC. Tutaj znajdziecie trzeci ładunek w razie czego. No i tak. Rzucamy dwa ładunki C4 na wóz. Naciskamy dół na krzyżaku i w tym mniej więcej momencie powinno wpaść Wam trofeum. Thank you.